Stała nam się dziś... Czekajcie. W Betlejem sławnym w czasie niedawnym, Kuba, bracie miły, gdym w budzie siedział anioł, powiedział, cuda się zjawiły. Stała nam się dziś nowina czasu jednego, bardzo popularna i lubiana kolęda. Tutaj zaśpiewaliśmy ją w wariancie z Kramarzówki, zanotowanym przez Bartosza Gałązkę w trzecim tomie kolęd Podkarpacia od pani Marii Pałys, urodzonej w 23 roku. Tę kolędę pani Maria zaśpiewała oczywiście po polsku. Znamy ją również w wielu wariantach ukraińskich. Historia jest bardzo popularna. Dla Państwa, którzy jej nie znają, opowiada o cudownym siewie. Cudownym siewie, kiedy Herod gonił
Maryję uciekającą z dzieckiem do Egiptu. Ta spotyka chłopka, który akurat sieje zboże. Mówi mu: nie zdradzaj, chłopku, że ja tędy szłam. Szczęść Boże, chłopku, chłopku, rolniku, jutro będziesz żoł, nie mów tylko, że ja tędy szłam. I kiedy następnego dnia nadciąga pogoń, pyta chłopka król, czy nie widział Maryi. On zgodnie z prawdą, z czystym sumieniem, może powiedzieć, że widział, kiedy jeszcze siał pszenicę. Nie zdradza oczywiście, że pszenicę siał wczoraj. I na tym właśnie polega cudowny siew. Większość z tych wariantów melodycznych śpiewanych nawet po ukraińsku jest, wydaje mi się, oparta na podobnej melodii zazwyczaj. Każdy z wykonawców zazwyczaj dodaje swoje małe smaczki. Tutaj pani Maria też dodała kilka swoich. I prosty przebieg tej melodii brzmi tak. Stała się nam dzisiaj nowina czasu jednego. Porodziła Panna Syna, Syna Bożego. Porodziła Panna Syna, Syna Bożego. Amen. Wszyscy mu pasterze grali, aż im się struny porwali, po insze ich posłał. I na tym właśnie polega cudowny siew. Ha ha ha.